dzień od... Oczywiście rano, zaczynam dzień od rozplandrykowania towaru. Mam dzisiaj dwie zrzutki. Coś takiego podobnego do Siemensa, ale to nie Siemens. I na końcu mam taką przyczepkę. Czyli jestem teraz w Indianie, a przyczepka idzie do Chicago. Tak zaczynam mój dzień. Wszystko jest bardzo lekkie. Bardzo lekkie bym powiedział, nawet bardzo, bardzo. No i to jest mój początek dnia. Co dalej? Nie mam pojęcia. Na razie jest to, co jest. Czekam, umówiłem się tutaj rano na 8. Zwijam plandekę i czekam grzecznie, aż przyjadą. Są to jakieś elektroniczne, widać, jakieś elektroniczne baksy, nie wiem co to jest. No dobra, pogoda jest jeszcze fajna, cały czas jest lato. Dobrze, bo tutaj na północy jest o wiele chłodniej. Więc biorę się rozplandekować. Muszę przejechać tu z tyłu za budynek. Jest to nowy jakiś warehouse. I po prostu te elektroniczne switche idą tutaj gdzieś do środka. Kazał mi przejechać dookoła. Więc jadę dookoła, tam są drzwi otwarte. Nikogo nie ma, pusto, fajnie. Tak, teraz Chicago już jest. Rozładowałem, przejeżdżam teraz do Chicago z tą przyczepką. Także dzisiaj Chicago trochę zachmurzone, ale ogólnie jest fajnie, bo jest fajna pogoda, przyjemna. Zaraz tą przyczepkę rozładuję i jadę po jakieś dwie duże skrzynki do Detroit, Michigan. Teraz się okazało, że gościu do mnie zadzwonił i powiedział mi, że nie ma jak tej przyczepki ściągnąć i chyba będzie zamawiał, już zamówił chyba, z tego co zrozumiałem, zamówił taki towing, czyli przyjedzie taka laweta, która wciągnie to na lawetę z mojej naczepy i opuści mu na dół. No nie wiem, dobra, zobaczymy. Na razie taki jest, o, sketch, jaki jest. Ale tu widzę, że mi drogę chyba zamykają. No to fajnie. Przerąbane, znowu. Muszę goś objechać. Wzięli mi, pozamykali drogę i wszędzie potem miałem zakazy. Jeżdżę teraz w kółko jak głupek. Tu nie wolno, tam nie wolno, tu nie, tam nie. O, i teraz jest z przodu most. Teraz co dalej? Znowu nie będę mógł. No, 14.2, o dziwo, most opisany. Znowu, kurde, znowu nie mogłem skręcić. Znowu są wszędzie roboty i nie mogłem skręcić. Musiałem jechać dookoła znowuż, żeby tutaj z powrotem zawrócić. Ja cię skręcę. Normalnie się już kręcę tak dobre 40 minut, bo nie mogę trafić tutaj. Jestem teraz na tej ulicy, co powinienem, ale nie wiem, czy znowu mi gdzieś tu nie zamkną. Nie wiem, jak ją podejść w ogóle. Z której strony. Dobra, poszło. Tu byłem na parkingu, tam jeszcze w lusterku z tyłu widać tą platformę. Towing, który przyjechał, wyciągnął mi to. No nie było jak kamerować, byłem bardzo zajęty. On już tutaj był, jak przyjechałem, także od razu łańcuchy odczepić. Jadę teraz do Elmhurst, Illinois, czyli 15 mil stąd, następny ładunek. Tutaj mam most 13, ale dzisiaj ładunku nie ma, więc pod nim prawdopodobnie bardzo ładnie przejdę. Muszę trochę zwolnić, bo naprawdę jest niski. Jakbym był 13.6, to już nie przechodzę. A ja chyba jestem, chyba, jeszcze się nawet nie mierzyłem. Jestem chyba 12.6 albo 12.5. W bądź razie
fajnie, że można właśnie pod takimi mostami czasami przejechać, bo to bardzo pomaga, nie muszę kurde dookoła jeździć. Bo tam już bym musiał zapierdzielać dookoła. Dobra, aby do autostrady. I dalej się męczę tu po tych ulicach chicagowskich. Taka to jest właśnie jazda tutaj po centrum. Wszędzie światła, wszędzie trzeba hamować, stawać, a ja jadę do 290. Dobra, zaraz 290 i 15 mili jestem na załadunku. Pisy do lodów na budynek. Ładują. Nie chcę ich drażnić, jak zobaczą kamerę, będą syczeć. Lepiej nie będą syczeć. Właśnie wyjechałem, chciałem tutaj zjechać na taką plazę, no i zjechałem, no i gówno z tego będzie, kurde. Bo nie ma miejsc, żeby zaparkować, to szlak trafi. A głodny jestem i nic nie mogę zrobić. Zarobiście. Udało się zaparkować tutaj tak na wyjeździe. Po europejsku normalnie. Oczywiście nie na długo. Tutaj z tyłu są takie plazy właśnie po jednej i po drugiej stronie. Można sobie pójść coś właśnie zjeść. Dobra, uciekam. Zakupić coś do jedzenia i jadę. No i to jest wyjazd z Chicago właśnie. Właśnie stałem przed chwilą w takim czymś. Tak po lewej stronie. Ale już wyjeżdżam. Ale jeszcze nie wyjechałem. Jeszcze jest Gary, Indiana. Jeszcze może się dużo wydarzyć. W bądź razie dzisiaj wieczorem już będę, bo to tylko jest 270 mil. To wieczorem będę. Jutro rano rozładunek i kolejny. Dobra, wczoraj oddałem te bębny. W sumie pieniądze oddali mi prawie całe. Prawie. Naprawdę 10% mi tylko zabrali, więc nie jest tak źle. Udało się wszystko dogadać bez takiej większej szarpaniny. Jeszcze wczoraj od nich wziąłem takie nakładki na hamulce, bębny przeciw błotu, przeciw kamieniom, przeciw solom na drogach i tak dalej, i tak dalej. Zaraz wam pokażę, bo będę zakładał, jak to mniej więcej wygląda. Mam trochę teraz czasu, dlatego przebieram się w kombinezon, wchodzę zaraz pod naczepę. Najpierw sobie podniosę naczepę do góry. Wczoraj lał zarąbiście deszcz wieczorem. Dobra, naczepa podniesiona. I to są takie osłony. Pokazuję wam. 4 sztuki. 4 gumki. I wchodzę tam na dół. Podniosłem się na naczepę. Wchodzę tam na dół i je zakładam. Oczywiście robię to już drugi raz. Znaczy z jedną robię drugi raz, ponieważ poprzednie sprzedali mi oczywiście za duże. Za duże, więc musiałem pojechać i wymienić na właściwe. Byłem tam swoją naczepą, mieli numery, mieli wszystko, co im potrzebne, aby sprzedać mi właśnie taki rozmiar i oczywiście spieprzyli, jak zwykle, nie? Wszystko trzeba robić po dwa razy, wszystko po dwa razy. Czego się człowiek nie dotknie, to ci ludzie, którzy tam pracują, po prostu są... No to jest tragedia, no. On pracuje tam, bo pracuje. Dobra, ja się tam wczołguję pod spód. Biorę klucze i zakładam te osłony. W tej chwili to wygląda tak. Jest odkryte. Jak widać, bębny są na wierzchu. Ja zaraz zakładam tą osłonę. Tak wygląda przed. A jak założę, to zobaczycie, jak wygląda po.
takim założeniu to ma za zadanie zatrzymywać wszelakiego rodzaju błoto, kamienie, które dostają się, ja to jeszcze ścisnę, które dostają się na szczęki hamulcowe oraz bębny. I to, to ma zapobiec w szybszym zużyciu szczęk oraz bębnów. Także zakładam na wszystkie cztery koła. Jeszcze raz, cztery osłonki pięknie założone. Ciężko tutaj widać, bo na tym step decku moim, kurde, wszystko jest nisko. Ciężko wszędzie dojść, ale ogólnie założyłem elegancko. Fajno. Będzie jakieś to jakieś zabezpieczenie i dłuższa żywotność hamulców. Także kończę i to tyle. Zaraz jadę się ładować dalej i do pracy, z pracy do pracy, rodacy. Tak jest. Załadowałem się w Detroit stalą, kółkami takimi stalowymi, do Houston. I oczywiście spotkałem znowu kolegę z Toronto. No i tak jedziemy. Drze się tu, wydziera się, wariuje na tym radiu. Szajba już widzę, ostro odbiła. Ja jeszcze powagę otrzymam. Jedzie tam, wlecze się, bo to pozamykane mają te traki na 64. A w Kanadzie, bo taki tam mają przepis. Coś tu gada do mnie znowu. Zaraz zobaczymy, co chce. Co tam chcesz? Bo ja tu nagrywam dokumentalny film. Znowu, jak jedziesz za mną i wleczesz się na tych kanadyjskich... na tym kanadyjskim kagańcu, że tak powiem. Także do Texarkany zostało, jesteśmy w Arkansas znowu, do Texarkany zostało 84 mil. Nikt nie bluździ na YouTubie. A w Texarkanie ja biorę 59 na południe do Houston. I to jest ta droga 59 z Texarkany do Houston. Zostało mi 200 mil takiego właśnie szamba. Bo nie lubię tej drogi, szczególnie jak jestem ciężki, a jestem dzisiaj ciężki. No to tutaj zatrzymują mnie to światła, to stopy, to zjazdy. I tak się jedzie tutaj po tej drodze 59 w Teksasie, jak widzicie. A z Houston jutro znowu coś dalej, więc spokojnie wszystko idzie. Kurde, kolesiowi zdechła ciężarówka tutaj na wjeździe. Na zmianie w sumie, na zmianie drogi 59 na górze. No i co teraz? No i teraz jestem udupiony tutaj na górze. Co on robi, ten koleś? Co się stało? Powiedzcie mi sami, co się tutaj stało? Bo on normalnie się zatrzymał. Ja tam pójdę zaraz, bo nie wytrzymam tego. Ruszył. Ruszył. Chyba mu zablokowało hamulce w tym naczepie. Ja nie wiadomo dlaczego, co i jak. No dobra, najważniejsze, że podjechał i się udało, ale tutaj znowu coś się na dole dzieje. Policja stoi. Może patrzy, co się dzieje.
tak to dzisiaj różnie jest, nie? Ale mówię wam, hamowanie było takie ostre, że normalnie stanął na górze, na rampie, na zakręcie. No i przerąbane. W bądź razie dalej jadę. Już mi zostało 40 minut do Houston. Jeszcze mam kolacyjkę sobie zrobię na rest area. Szczęśliwie jadę dalej. Za 10:09 rano już rozładowałem się na północy Houston i teraz jadę na południe po ładunek. Tak jak wczoraj mówiłem, że on idzie do South Dakota, więc jadę w tej chwili teraz. Rano jest, mówię, 9:00, to trochę przyblokowane wszystko. Zwykle korek z niczego, nigdy nie widzieli policjanta. No i dlatego zakorkowane. Tak to niestety już działa. A będę miał do przejechania jakieś 1050 mil. Czyli będę jechał na północ drogą 45 i przez Oklahomę, przez Missouri, bo to jest Sioux Falls, czyli takie miasto blisko w sumie Iowa. No, ciepło jest, bo już jest 88. Będzie dzisiaj 96. Przeleciałem już Teksas z tym ładunkiem do South Dakota. Kończę już Oklahomę. Niedługo będę się zbliżał do Kansas. Nadal jest gorąco. Dzisiaj było w Teksasie, w Dallas, 40 stopni Celsjusza, także ostro dawało. Teraz jest jakieś 95, czyli 35. Już puściła temperatura. Nie jest tak źle. Słońce zachodzi pomału. A no co? Jadę dalej. Jutro rozładunek po południu. No i tyle, i dalej. Dalej do dzieła, więc co, mam taki ładunek jak Siemens, podobny, waży jakieś 8 ton, więc jest bardzo lekki, fajny, ale wysoki, więc trochę trzyma powietrze, dlatego spalanie jest jakie jest, ale i tak nie jest źle, bo jest 7 z galona niecałe, 6,9, bardzo fajna. Dalej spalanie jest bardzo, bardzo, ale to bardzo zróżnicowane co do poprzedniej ciężarówki. To się nie da po prostu opisać. To trzeba poczuć we własnej kieszeni, jaka jest różnica, ale to tylko ja czuję. A kto wierzy, to niech wierzy, kto nie wierzy, niech nie wierzy. Nie zależy mi na tym, bo to są moje pieniądze. Opinie będą różne. Ja wiem, co się dzieje. Naprawdę ten silnik jest nieco. Naprawdę ten silnik jest bardzo oszczędny, ale to bardzo. I w tej kabinie, jaką mam, to jest naprawdę duża różnica i bardzo dobry wybór, uważam. No i tyle. Do przodu. Wszystko pięknie, ładnie idzie. Do przodu. Miasto Sioux City, Iowa. Zaraz wjeżdżam już do South Dakota. Na miejsce zostało 80 mil. Także tak jak mówiłem, jeszcze dzisiaj się rozładuje. Tak wygląda to miasto.
malutkie miasto, nic ciekawego. Jakaś tam rzeka po lewej stronie płynie. A... Jestem na miejscu i rozładunek trwa. Są tak kocie. Ściągają już mi ten... ten śmieszny domek, jak ja na to mówię. Jadę zaraz no dalej 80 mil, półtorej godziny po następny ładunek do Birmingham, Alabama. I wyjazd stąd. Teraz biorę highway numer 29, 80-90 mil na północ, w stronę północnej Dakoty. Wczoraj po tym rozładunku pojechałem po następny załadunek i okazało się, że nie gotowe. Były to dwa pick-upy Fordy 550 z takimi podnośnikami. Ponieważ było już po południu, późno, kazali mi czekać do dzisiaj do rana. Nie wiem, czy to pójdzie, czy to nie pójdzie. Jestem w kropce, ponieważ tu w South Dakocie jest z ładunkami ciężko. Za dużego wyjścia nie mam. Jeszcze będę czekał na odpowiedź, bo wiem, że jeden już jest gotowy. Prawdopodobnie drugi ma być gotowy też, ale jak to w transporcie? Nie wiadomo. Więc stoję tu już od wczoraj. Ładną taką przerwę zrobiłem w swoim zeszycie. Taką jak się należy. A nawet za dużo. Więc jestem po śniadaniu i czekam dalej na telefon. Dobra, korzystając z okazji, ponieważ czekam na ten ładunek, ma być dzisiaj gotowy. Dostałem telefon niedawno. Przyjechałem tutaj do takiego sklepu. Kupiłem sobie przedłużacz, bo miałem wcześniej te kable, już wam pokazuję. Miałem wcześniej kable podłączone do inwentera w taki oto sposób. Bardzo durny, ale wiadomo, praktyczny. Zwykłym przedłużaczem. Teraz kupiłem tutaj taki przedłużacz. W zasadzie to jest taki cały panel, który się przykręca tutaj do... akurat był taki przykręcany tutaj z tyłu na takich pokrętłach. I tutaj mam taki taką przegrodę i do tej przegrody przykręciłem ten panel z wtyczkami. Puściłem kabel tutaj tędy, pod spodem, pod tym, pod karpetem, czyli pod dywanem. Przeszło to tu. Trochę mi się balon zrobił, ale to siądzie. Podłączyłem w ten sposób. Teraz już nie będę miał żadnych przedłużaczy i wszystko będzie mi tutaj ładnie szło za siedzeniem. Nie będzie tego widać. Czy nie będzie tego widać? Nie będę po tym deptał. Będę miał nad tym kontrolę, żeby to wszystko podopychać i kabelki już nie będą mnie tutaj denerwowały. No, także chodzenie po tej przestrzeni tutaj już będzie bezkolizyjne. Także jeszcze tutaj robię, kończę i tyle. Taki tutaj robię dzisiaj projekt. Jest czas, to robię. Dobra, czekam dalej, pokończę to, wyrzucę śmieci, poodkurzam. Mam taki mały odkurzacz. Zobaczcie, taki to jest odkurzacz. I odkurzam normalnie. Dobra, telefon odbieram, może już jest ładunek. Ej, to jest tu właśnie ta firma. Właśnie do mnie zadzwonili, zawołali mnie. No i tu podjeżdżam i się ładować. Dokładnie 24 godziny. Od wczoraj dosłownie z tego samego miejsca odjechałem. Minęło 24 godziny i zrobili. No, 24 godziny czekałem na te nieszczęsne dwa pick-upy, które mają takie podnośniki u góry. Teraz je załadowałem właśnie i zakładam łańcuchy i uciekam jak zwykle. Stąd mam 1000, nie pamiętam,
1100 chyba mil do Birmingham, Alabama. Więc no co, dzisiaj to już jest popołudnie. Dzisiaj jest 300, jutro 700 i jestem na miejscu. Półtora dnia wycieczka półtoradniowa. Fajnie, fajnie, fajnie. Szkoda, że wczoraj się nie udało ich wziąć, ale trudno. Mam nadzieję, że godziwe pieniądze mi jakieś dopłacą za te stanie. I to wszystko. Nie wiem, czy będzie widać, naprzeciwko jest Omaha. Wjeżdżam zaraz do Nebraski. I potem znowu wyjeżdżam z tej Nebraski, bo to jest tylko przejazd przez Omaha. Po prawej stronie jest Omaha. A ja się kieruję na Kansas City. Kansas City 29 drogą. Potem w Kansas City odbiję taką boczną drogą w Missouri do Arkansas, w stronę Memphis. Że miasto widać tu po prawej stronie, a ja przelatuję boczkiem. Ale straszne są dziury. Straszne dziury. Zjechałem na tankowanie. Tu na taką stację. Muszę się zatankować. Potrzebuję się wykąpać. Więc coś tu będę działał. I umyć oczywiście te szyby, bo jednak to robactwo to daje ostro popalić. Mówię, tam gdzie farmy, tam gdzie coś uprawiają, to niestety no na tych drogach jest tragedia z robactwem. I idę tankować. Coś wam pokażę. Parę takich nowych w sumie rzeczy, które teraz robię przy Balbinie, bo w czerwonym nie miałem tego. Dobra, tak wygląda pompa. Wiadomo, tu jest wiaderko, można sobie umyć szyby. Tutaj jest papier, można sobie wytrzeć lusterka. I tu jest pompa. Pompę uruchamiam za pomocą karty normalnie tutaj przy dystrybutorze. Tutaj się otwiera i na niebiesko zaznaczony DEF, czyli Diesel Exhaust Fluid. Jest to ten płyn, który pomaga ciężarówka nie dymi i wlewa się tutaj do niebieskiego do tego niebieskiego korka, a paliwo normalnie wlewam tutaj po jednej stronie i po drugiej. Zaraz będę uruchamiał i wlewał. Dobra, uruchomiłem pompy, czyli z jednej strony i tam z drugiej strony. Po dwóch stronach są pompy i dwie uruchamiam od razu i nalewam paliwo. Najpierw nalewam paliwo, potem będę nalewał DEF. Teraz idę myć szyby. Jestem tu po drugiej stronie i mi pistolety podskakiwały, nie widziałem. Czasami lubią sobie odskoczyć, że trzeba patrzeć i kontrolować. Tak wygląda mniej więcej ta stacja. 9 wieczorem, zobaczcie, już poparkowani, śpią. 9 godzina, jaja. Ale to pomijam. Tu paliwo jest po 3,70, moja cena jest 3,48 z moimi zniżkami. To jest na diesel cena, a cena na DEFA jest bodajże 2,69 za galon. Wchodzi tutaj do mnie około 22 galonów, które mi pozwala na jazdę około 4000 mil z tego zbiornika na DEF. Mówię o tym, o pojemności. 22 galony wystarcza mi na ponad 4000 mil jazdy. Czyli nie trzeba się ciągle tankować, ale jeżeli
ja tankuję to, tankuję wszystko. Dobra, ja idę na obchód. Zobaczyć, jak one tam się trzymają. Robaki te brzydkie. Wszystko trzyma, jak się należy. Nie jest najgorzej. Tam są pompy dla osobówek. Jest to Truckstop Sabros. Wszystko się ładnie trzyma. Fajnie. Trzeba nic poprawiać. Ładnie ponaciągałem. I to tyle. Potem gdzieś pojadę się tam zaparkować. I niestety... I idę się kąpać. Idę się kąpać. Teraz otwieram. Podstawiłem pistolety. Otwieram pompę. Od defu. Wyciągam pistolet. On jest taki mały, jak do osobówek prawie. W tym momencie tankuję defa. Coś mi kurde nie leci. Coś mi nie leci. Gdzieś tu się naciska. O, trzeba podnieść do góry. Każde są inne. Każde są inne, różne są. W tym razie się tutaj zakręciłem. I tutaj się go nalewa. Czasami odskakuje, nie wiem czemu. Potrzebuję dwóch rąk, zaraz to zrobię. Także zobaczcie, jak to wygląda, nie? To właśnie chciałem wam pokazać, to co robię, coś nowego w Balbinie. Czyli tankuję defa, dodatkowa praca, dodatkowa rola, dodatkowe pieniądze. No ale dobra, jest jak jest. Już się wykąpałem, prysznic wziąłem. Tak właśnie patrzę na rachunek, bo od razu wziąłem rachunek. Że tutaj cena jest tego defu 2,49. Normalnie zawsze się płaci 2,69. To dobra cena. Trzeba się cieszyć. Dobra, już jest i tak późno, 9 chyba 30, 60. Jeszcze chcę sobie ujechać 2 godzinki. Spać mi się nie chce. Spałem tak długo, to sami wiecie jak jest. Dobra, dzisiaj wjadę do Missouri. Przejadę w nocy przez Kansas City. Właśnie o to mi chodzi, żeby przez to miasto się przebić. I rano Missouri, Arkansas, trochę Tennessee i wjadę do Mississippi, potem do Alabamy, do Birmingham. Poranek znowu, następny dzień, jak zawsze. Przejechałem wczoraj Kansas i położyłem się tutaj na takim dziwnym parkingu. A dlaczego dziwnym? Bo jakiś porzucony sklep przy autostradzie. Ale co jest ciekawe tutaj? A zobaczcie, pokażę wam. Przy autostradach czasami przed miastami, czyli tak jak tutaj przed Kansas, są takie parkingi specjalne. Tutaj widać te parkingi. Z autostrady zjeżdżają ludzie i zabierają tych, którzy pracują w miastach, i ci, którzy oni się po prostu, ludzie się zbierają po 4, po 5, są porobione właśnie takie specjalne parkingi, że nie trzeba, że nie musi na przykład jechać 4 samochody, tylko wszyscy się pakują w jeden, 3 samochody zostawiają na przykład tutaj i jadą do jednej pracy, jak są tutaj gdzieś z okolic. Także to też takie dosyć mądre. Dużo takich parkingów jest w New Jersey, w Nowym Jorku widziałem, że można zostawić, pójść kolejką, pojechać do pracy. I tutaj też jest takie rozwiązanie. I tam normalnie na dole idzie autostrada i tu jest taki parking. Może być ten parking po jednej stronie i po drugiej. A ja tutaj, tak jak mówię, zjechałem. Akurat tutaj jest sklep taki, który albo jest w remoncie, albo coś. I śpię sobie, spałem sobie na tej, na takim parkingu tutaj, tylko potem pojadę w prawo i jestem już na autostradzie 49. Piję kawę, piszę książkę i rozpoczynam dzień. Więc z autostrady zjechałem na takie drogi. No i takimi drogami właśnie przez Missouri jadę.
ale jest w porządku, nie jest tak źle. Za chwilę wjeżdżam do Arkansas i tak samo muszę Arkansas przeciąć takimi podobnymi drogami i wyląduję w Memphis, Tennessee. Wjazd do Arkansas tymi polnymi drogami. Teraz się troszeczkę góry mi tutaj zaczną, ale ogólnie jest bardzo ładnie. Tutaj droga w Arkansas jest taka trochę bujna, czyli kręta, ale jest pięknie zielono, bardzo fajnie jest. Mówię, czasami taka odskocznia od autostrad, nic lepszego. No jest trochę pagórkowato, to prawda. Te dwa samochody, te pick-upy dwa ważą 30 tysięcy funtów. No to mam tam 14 ton, więc takie górki nie są aż takie tragiczne. Birmingham, już jestem, rano jest 6:30. No i właśnie mam rozładunek w centrum. Zjeżdżam do centrum. Dziwne, bo dziwne, ale jakiś zakład energetyczny, który się znajduje, jest po prostu tutaj w centrum. Skręcić w ulicę 6 w prawo. No i to jest tutaj po prawej stronie. Już się dowiedziałem i znalazłem. Muszę tu wjechać po prostu w środku. Tu jest też mała kombinacja, bo żeby wjechać tym jak najdalej, chciałem podstawić tutaj rampę, żeby nie zahaczyć na o te tłumiki. I teraz tym pierwszym muszę zjechać do połowy, żeby tamtym odjechać i usunąć się i wyciągnąć tamte rampy i przełożyć tutaj do tyłu. Dobra, działam. Poszło bardzo ładnie. Rozładowałem na rampach dwa pick-upy. I teraz jadę 90 mil. A z Birmingham jadę do Montgomery. Zobaczcie. Gdzieś, ona ma to gdzieś, nie przyspieszy! To jest właśnie to, nie przyspieszy w ogóle nic. W bądź razie jadę do Montgomery, Alabama, 90 mil, po ładunek, który idzie do Salt Lake City, Utah. Więc teraz jadę, 1,5 godziny i będę na miejscu. 65 autostrady. Oh, yeah.